warto sobie bardzo wyraźnie powiedzieć, że monoteizm jest bardzo dziwnym tworem, jeśli chodzi o historię religii. Że jednak generalnie, jeśli się bada różne religie, to najczęściej mamy do czynienia z różnego rodzaju politeizmami. I że to jest, jak się wydaje, historycznie znowu znacznie częstsze czy znacznie popularniejszy typ doświadczenia religijnego. Tymczasem, przynajmniej na poziomie filozoficznym, na poziomie teorii, te dwa typy doświadczenia religijnego, monoteistyczne, jakby postawa czy podejście, czy filozofia monoteistyczna, jeśli tak można powiedzieć, i postawa politeistyczna są, między nimi jest przepaść. Tak? One są sobie całkowicie, przynajmniej jak mówię, na poziomie teorii, obce. Za przekonaniem, że Bóg jest tylko jeden, idzie, nie zawsze, nie w 100%, nie wyłącznie, ale akurat w chrześcijaństwie to jest bardzo wyraźne, w islamie to jest bardzo wyraźne, w judaizmie pewnie jest to bardziej skomplikowane, bardzo wyraźne przekonanie o radykalnej transcendencji Boga wobec świata, transcendencji, czyli zewnętrzności, transcendować to jest przekraczać coś. Tak? Bóg jest obok, znaczy Bóg jest w świecie, Bóg jest twórcą tego świata, we wszystkich tych trzech monoteizmach to Bóg powołuje świat do istnienia. On go zresztą powołuje do istnienia właśnie wyłącznie swoją mocą z nicości. Ta kwestia stworzenia świata, ona jest bardzo różnie opowiadana w tych religiach, jest też bardzo różnie jakby ujmowana w teologiach tych religii, no ale generalna zasada jest taka, że jest Bóg, jest świat, który jest jego dziełem, ale no właśnie, tak jak dzieło do stwórcy, tak świat wobec Boga, one są wobec siebie zewnętrzne, tak? Jedno bez drugiego. Niektóre heretyckie odłamy judaizmu wręcz nam sugerują, że świat jest takim miejscem, z którego Bóg się wycofał, w którym właśnie tego Boga nie ma, tak? On się musiał wycofać, żeby powstała przestrzeń, w której on mógł ten świat stworzyć. To ma potem różne takie dosyć wybuchowe konsekwencje. Akurat to jest zresztą bardzo dobrze opisane przez Olgę Tokarczuk w Księgach Jakubowych. Ten akurat nurt i te pomysły właśnie różne judaistyczne. No ale generalna jakby relacja między Bogiem i stworzeniem jest relacją nieskończonego bytu, jakim jest Bóg, obdarzonego wszechmocą, wszechwiedzą, do skończonego i generalnie jakoś tam ułomnego, niedoskonałego świata. To jest konstrukcja, która też będziemy sobie o tym pewnie mówić w różnych momentach, jest niezwykle trudna do uniesienia dla ludzi wierzących. Nie wiem, czy politeizm jest prostszy. Tutaj akurat właśnie mam ten problem, że moje doświadczenie z politeizmami jest teoretyczne, głównie oparte na właśnie wiedzy o historii, o religii, przepraszam, starożytnych Greków. Natomiast w świecie politeistycznym ta relacja między bogami i światem może wyglądać zupełnie inaczej. Bardzo wiele mitów stworzycielskich, na przykład w politeistycznych religiach, opowiada o świecie i bogach, którzy się w zasadzie rodzą razem. Nie ma jakiegoś takiego wyraźnego cięcia. Nie ma, Biblia zaczyna się od słów Bereshit, czyli na początku. Jest początek. Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię, prawda? I rozpoczyna się właśnie ten proces tworzenia dzieła. W religiach politeistycznych raczej różnego rodzaju mity nie stanowią, nie mają, znaczy nawet tam nie ma takiego cięcia między tym momentem, tym czasem, kiedy nic nie było i tym światem, momentem, w którym coś zaczyna powstawać. Bogowie, nie chcę powiedzieć, że ci bogowie żyją w świecie albo że są jego częścią, chociaż tutaj są bardzo różne teorie religioznawcze i też umówmy się, że ta łatka, ta etykieta politeizmu, ona naprawdę obejmuje, bo ja wiem od szamanizmu łowców z okresu kamienia łupanego właśnie po współczesne, nieprawdopodobnie teologicznie wysublimowane właśnie religie Indii, tak? Więc to jest, bardzo dużo rzeczy się kryje pod tą etykietą. Natomiast to, co jest chyba taką właśnie bardzo frapującą cechą tych politeistycznych religii, tych jakby przynajmniej na pewno dużej części z nich, to jest to, że te istoty boskie, które są mnogie, one się mogą jeszcze bardziej namnażać,
one się mogą dzielić, w takim sensie, że jedna istota boska może nagle okazać się być kilkoma naraz. Tak? W chrześcijaństwie to jest możliwe, chociaż teologicznie niezwykle skomplikowane, dlatego skądinąd muzułmanie i Żydzi niekiedy podejrzliwie patrzą na chrześcijaństwo z powodu Trójcy Świętej. Natomiast w religiach takich jak na przykład właśnie religie indyjskie, bogowie mogą się, jak mówię, namnażać, nie w tym sensie, że tam się żenią ze sobą i mają dzieci, tylko w tym sensie, że jakby pojawiają się w toku historii religii nowe istoty boskie, a następnie mogą się łączyć. Może się na przykład okazać właśnie, że Bóg X, Y i Z są w jakimś sensie postaciami Boga Q, tak? Że to one są tym samym i nie tym samym jednocześnie. Zasada tożsamości, która mówi, że arystotelesowska zasada logiki, która mówi, że jakaś rzecz nie może być jednocześnie a i nie a, w ogóle się nie trzyma politeizmów. One są naprawdę pod tym względem fascynujące i w związku z tym też nie trzymają się właśnie te takie różne cięcia, które pracują w religiach monoteistycznych. Pytanie, tak sobie rozmawialiśmy wczoraj, jak się przygotowywałam do tych zajęć, rozmawialiśmy wczoraj z moim przyjacielem Sławkiem, który akurat on się Indiami interesuje, będę też czerpać z jego wiedzy, a może jak mi się uda go przyprowadzić na jedne zajęcia, jak dojdziemy do właśnie kwestii subkontynentu indyjskiego. Ja się kiedyś zajmowałam Grekami. Zaczęliśmy się zastanawiać wczoraj, czy właściwie monoteizm w ogóle istnieje. Ponieważ jakby jak teraz się przyjrzeć, jak się przyjrzymy, jak będziemy się przyglądać z bliska tym religiom monoteistycznym, to zobaczymy, że tak, cały Stary Testament to jest jedna wielka historia o tym, jak Bóg tłumaczy Żydom, że jest tylko jeden, a oni nieustająco dokonują jakichś takich skoków w bok i tutaj właśnie jakiś złoty cielec się pojawia, a tu się pojawiają jakieś, przepraszam, będę się rozbierać sukcesywnie, tu się pojawiają jakieś posągi właśnie jakichś syryjskich bóstw, których nie powinno w ogóle być. Tak, znaczy tam jest jakby nieustającą opowieścią o tym, jak ludzie, bardzo głęboko szanując tego swojego jednego Boga, jednak cały czas usiłują jeszcze oprócz tego uczcić jakichś innych. I wcale nie koniecznie jako konkurencję, tylko jak się wydaje, właśnie w takim dobrym politeistycznym duchu, jakby zakładają, że to nie szkodzi. Tak? Znaczy, że przecież właśnie nie ma, to nie powinno temu jednemu Bogu umniejszać. Tak? Cała historia starotestamentowa jest opowieścią o takim właśnie nieustającym zmaganiu z pokusą politeistyczną. Islam, jeśli znowu przyjrzeć się dobrze jego korzeniom, wyrósł w świecie politeistycznych, bardzo jakby też religijnie otwartych Beduinów i z jednej strony próbował dokonać właśnie jakiegoś takiego odcięcia od tej wcześniejszej tradycji wielobóstwa, a z drugiej strony na bardzo wielu poziomach ją jakby wchłonął, tak zaabsorbował. Niektórzy bogowie świata przedislamskiego egzystują w postaci różnych mitycznych stworzeń, takich na pół baśniowych, tam typu nie wiem, dżiny, takie ifryty na przykład. Ale też niektórzy czasami na poziomie kultu gdzieś wyłażą nagle spod ziemi, tak i się objawiają w jakichś praktykach kultowych, w których nagle pojawiają się jakieś istoty boskie, w których tam w ogóle być nie powinno. No a chrześcijaństwo protestant, poza tym, że właśnie ma Trójcę Świętą, więc już jest podejrzane trochę i to jest też teologicznie gigantyczne wyzwanie, przed którym chrześcijaństwo stanęło od samych swoich początków. Jak to wyjaśnić, że ten Bóg jest jeden i jest właśnie transcendentny, pozaziemski, a jednocześnie on jest w trzech osobach, a jednocześnie, co jest już w ogóle jakimś, to było zawsze gigantycznym problemem chrześcijaństwa, on się jeszcze wcielił i był jednocześnie Bogiem transcendentnym i jednocześnie był człowiekiem, który żył i umarł w określonym miejscu i zmartwychwstał, tak? Naprawdę tu rzeczywiście się bardzo dużo ciekawych rzeczy dzieje, tak teologicznie, żeby to jakoś poskładać do kupy. Natomiast jeżeli znowu popatrzymy, bracia protestanci sobie chyba radzą z tym stosunkowo najlepiej, tak? Znaczy nie, moim zdaniem tak właśnie radykalne odłamy protestantyzmu i właśnie być może niektóre radykalne odłamy islamu jakoś tak trwają przy takim wyczyszczonym monoteizmie, no ale jakby to powiedzieć, katolicyzm i prawosławie, czyli tak naprawdę dwie główne z trzech głównych nóg kościołów, z trzech głównych kościołów chrześcijańskich, wprowadziły, można by powiedzieć, postawić taką śmiałą tezę, że wprowadziły politeizm tylnymi drzwiami do swojej religii w postaci kultu świętych. Do tego stopnia jakby to jest teza, która jest uprawniona, jeśli chodzi o badania historii religii, że czytałam kiedyś bardzo piękną książkę o historii religii starożytnych Greków, gdzie autor, żeby nam właśnie wytłumaczyć, jak rozumują Grecy,
podawał przykłady ze świata prawosławnego, tak, i podawał przykłady właśnie tego, jak się rozumuje, kiedy się ma świętych. Tak, oczywiście teologicznie, znowu, teologicznie święci się w ogóle nie kłócą z monoteizmem, bo oni są tylko pośrednikami, tak. Oni są po prostu bliżej Boga, więc można do nich się zwrócić, a oni jakby zaniosą te nasze prośby tam wyżej do właściwego adresata. Ale jakby tak popatrzeć na te Madonny z Wotami, tak, to one się naprawdę nie różnią od pogańskich, tak zwanych pogańskich bogiń z Wotami. Tak? To znaczy jednak ostatecznie, gdzie jest ta granica, kiedy ktoś przychodzi pod ten ołtarz świętego Judy Tadeusza prosić o pomoc w sprawach beznadziejnych. Tak? Czy rzeczywiście się prosi o wstawiennictwo, czy się jednak prosi Judę? Czy to nie jest tak, że to jednak Antoni nam te klucze znajduje zagubione w różnych sytuacjach i tak dalej. Także tak właśnie sięgnę do przykładów, pewnie tutaj, jak mówię, na tym gruncie jakoś tam znanych. I to z kolei mi otwiera jakby kolejny bardzo ważny temat. To znaczy, religia ma różne wymiary. Tak? Jest ten wymiar, i one też mogą jakby różnie, mieć różne znaczenie w zależności jakby w różnych religiach. Tak? Jest sobie ten wymiar, powiedzmy, nazwijmy go uczenie teologicznym, który może być bardziej albo mniej widoczny. Tak? Możemy mieć do czynienia z bardzo rozbudowaną spekulacją na temat właśnie bogów, ich natury i ich relacji ze światem i tego, co z tego w związku z tym wynika jakby dla ludzi wierzących i praktykujących daną religię. A możemy mieć do czynienia no właśnie na przykład z takimi religiami jak religia grecka czy rzymska, starożytne, gdzie tej teologii to właściwie prawie nie było. Znaczy tam się mało, znaczy one były takie trochę robione, jakby to powiedzieć, for granted, tak? To znaczy wierni dziedziczyli pewien zespół praktyk po przodkach, wykonywali je prawidłowo i na tym opierali swoje przekonanie to była podstawa takiego przekonania, że tak jest dobrze i to będą bogowie lubili. Niekoniecznie jakby stawiając pytania właśnie o naturę tych bogów, tak? O tym, czym jest to bóstwo, jak ono funkcjonuje. Więc ta teologia może być, może jej nie być. Tak? Ona może być bardzo rozbudowana, może być w stanie niemalże szczątkowym, ale jakby w tym zbiorze cech wyróżniających religię, ona niewątpliwie gdzieś się powinna znaleźć. I teraz znowu, teologia może przyjąć postać ortodoksji, to znaczy ona może wytworzyć ortodoksję. To jest kolejne ważne pojęcie, być może jedno z najważniejszych tutaj. W dosłownym tłumaczeniu ortodoksja to jest, czy też właśnie nie dosłownym tłumaczeniu, ortodoksja to znaczy, tak, to jest ten zbiór przekonań, które są jakby przez daną religię określone jako obowiązujące, tak? Słowo pochodzenia greckiego, ortos, to jest prawy prosty, prawy prosty, a doxa to jest mniemanie, prawy w sensie też właściwy, tak? Albo jak czasami się to też dzisiaj tłumaczy, opinia. To jest ciekawe bardzo, bo na przykład u takiego Platona pojęcie doxa było przeciwstawione pojęciu episteme. Episteme to była wiedza pewna, ugruntowana, prawdziwa, dostępna filozoficznie, a doxa to było mniemanie, które ludzie podzielają. Tak, mniemanie, które ludzie podzielają, coś, co ludzie uważają za prawdziwe, niekoniecznie wiedząc naprawdę. Tymczasem właśnie ta doxa, tak, ten rzeczownik, który w filozofii określa wiedzę jakby gorszego rodzaju, taką właśnie bardziej potoczną, ona przeszła do ortodoksji.